Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Bracia Lotnicza. Po raz piąty spotykamy się na zjeździe agrolotników, mówiąc o naszych dokonaniach, planując to, co będzie w przyszłości. Chciałbym tutaj, szczególnie uwzględniając zaproszonych gości, kilka słów powiedzieć na temat usług agrolotniczych wykonywanych przez Zakład Usług Agrolotniczych w Warszawie, którego jednym z oddziałów był oddział w Mielcu. A mieliśmy takie oddziały w mieście Olsztyn, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, siedzibę dyrekcji w Warszawie, jak również ośrodek szkolenia pilotów w Kętrzynie. O sile naszej firmy świadczyła liczba zatrudnionych pilotów i mechaników, która w szczytowym okresie wynosiła około 500 osób oraz ilość posiadanego sprzętu. My byliśmy w Polsce największą firmą lotniczą, która posiadała prawie 300 samolotów różnych typów AN, PZL 106, PZL 118, znaczy M18 i PZL 104 Wilga. Żeby zobrazować, co ten potencjał robił, podam kilka cyfr. Roczne naloty w ZUA były na poziomie 120 tysięcy godzin. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że jedna operacja lotnicza, kołowanie samolotu, kołowanie do startu i nad pole to było około 15 minut, to proszę sobie i cztery takie operacje w ciągu godziny, to proszę sobie wyobrazić, ile operacji lotniczych kryło się za tymi 120 tysiącami wylatanych godzin. Pracowaliśmy od Gdańska do Równika, zarówno w Europie, jak i w Afryce Północnej. To, co cechowało to przedsiębiorstwo, to załoga składająca się z pilotów, mechaników i personelu naziemnego. Dzisiaj mówimy o tym w czasie przeszłym, ale tutaj na sali jest wiele osób, które żyją jeszcze tym zawodem i tą pracą, którą wykonywali na różnych ziemiach. W Polsce, w NRD, na Węgrzech, w Portugalii, w Hiszpanii, w Iranie, w Syrii, w Egipcie, w Sudanie, w Etiopii, w Mali, w Algierii, w Tunezji, w Pakistanie, w Nigerii. To były lata, gdzie to lotnictwo miało dużą dynamikę rozwoju i może było łatwo tym kierować. Natomiast przyszedł okres, który spowodował, że nastąpiły przemiany, upadły PGR-y, musieliśmy ograniczyć naszą działalność i praktycznie zlikwidować to wszystko, co przez lata budowaliśmy. I przy tej okazji chcę powiedzieć, że z dużym uznaniem muszę się odnieść do pracy, którą wykonał dyrektor Rogus w Mielcu, gdzie usługi zostały tylko w Mielcu, gdzie on musiał doprowadzić do tego, żeby no po prostu zwinąć tę działalność agrolotniczą w Polsce. Najtrudniejszym tematem w tym czasie był czynnik ludzki, bo z samolotami można przebazować, samochody przeprowadzić, natomiast powiedzieć komuś, że kończy pracę, że nie ma dla niego zajęcia, było to naprawdę duże wezwanie i dyrektor Rogus wraz z zespołem temu zadaniu podołał. Było to niewdzięczne, w wielu przypadkach było wiele słów krytyki, żalu osobistego, no ale niestety życie jest życiem i trzeba się było umieć w tym znaleźć. Praktycznie dzisiaj, słuchając tutaj wypowiedzi no, i pana Majewskiego z leśnictwa i kolegi Walczaka, no, trzeba powiedzieć, zawsze był ten dylemat, czy firmę, bo to nie chodzi o to, że lasy utrzymują ZUA. To ZUA utrzymuje lasy, chroniąc po prostu zasoby leśne. Wszyscy pamiętamy akcję w 1982 roku, gdzie walczyliśmy
190 samolotów walczyło z brudnicą Niszko na terenach północnej Polski, opryskując 3 miliony hektarów. W związku z tym zawsze był też dylemat taki, czy dla akcji mających charakter miesiąca, dwóch czy trzech pracy firma lotnicza jest w stanie utrzymać sprzęt i ludzi w zakresie bardzo specjalistycznym, nie mając innego wykorzystania dla tych samolotów. Wydaje mi się, że tutaj no, trzeba jakiś modus vivendi znaleźć, jak również ze strony ZUA, jako były dyrektor chcę powiedzieć, że to nie jest tłumaczenie, że dzisiaj nie ma pilotów, bo pilotów się pozyskiwało w różny sposób, z aeroklubów, z wojska, dzisiaj też z wojska ludzie odchodzą, którzy nie mają warunków zdrowotnych, żeby latać na tak zwanych rurach, którzy nie mogą pójść do lotnictwa cywilnego, liniowego. Można próbować ich, mając własny sprzęt, dwóch, trzech, pięciu rocznie przeszkolić i mieć własną kadrę. Po prostu trzeba to robić, bo inaczej nikt wam tego tematu nie rozwiąże. Druga sprawa, patrząc na to perspektywicznie, parę dni temu widziałem w telewizji wywiad z dyrektorem Poczty Polskiej. Poczta Polska ma bardzo ambitny program rozwoju, podpisała wiele korzystnych umów, jeżeli chodzi o spedycję paczek z Chin na terenie, gdzie Polska ma być hubem i stąd mają być dostarczone do innych krajów Europy. Poczta Polska rozważa taką koncepcję, czy nie powołać własnej grupy lotniczej świadczącej usługi transportowe. Przecież my kiedyś jako ZUA lataliśmy dla takiej korporacji jak TNT. Mieliśmy samoloty czarterowane ze Stanów Zjednoczonych i lataliśmy między Berlinem i Warszawą przewożąc paczki. Samoloty udźwigło około 2 ton. Dzisiaj mamy bryzę, dzisiaj mamy ZUA pilotów. Trzeba wejść w kontakt z Pocztą Polską. Trzeba dzisiaj łapać ten kęstek. Trzeba pracować wspólnie, żeby ewentualnie to lotnictwo rozwijać. I takie intensywne działanie pozwoli nam na to, żebyśmy na kolejnych zjazdach nie spotykali się tylko po to, żeby porozmawiać o historii. Wydaje mi się, że młode kierownictwo ZUA, bo no taki się pan Walczak zalicza, ma jeszcze sobie tyle inicjatywy w porozumieniu tutaj z PZM Mielec, który produkuje bryzy, no spróbować, może ten temat by chwycił i wtedy i Mielec miałby zbyt na samoloty i ZUA miałoby zajęcie. Reasumując, korzystajcie z tego, co myśmy w przeszłości zrobili, tego nie można nie dostrzegać, ponieważ zrobiły to w większości te osoby, które są na sali tutaj, jeżeli chodzi o agrolotników. No i życzę, żeby wprowadzić nowe kierunki, żeby ta forma działalności usługowej w Polsce była kontynuowana. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze chciałbym uzupełnić powitania, bo dojechał do nas ojciec Dominik Orczykowski, który miał być od początku, czyli nasz taki kapelan duchowy wszystkich lotników, takich weteranów. Witamy. No ale ja tutaj na estradę chciałbym poprosić panią właśnie Setarek i pana Marka Sputo. Bardzo proszę. Widzieliśmy już, jak ona potrafiła to zrealizować, to swoje wspomnienie. I ci dwoje ludzi byli na tym filmie, także myślę, że warto, żeby jednak tutaj jakoś ich uhonorować za tą pracę i za te właśnie pokazanie tych przyjaznych kontaktów. My pracowaliśmy cały czas w krajach muzułmańskich. Egipt, Sudan, Arabia Saudyjska, Libia i tak dalej. To były kraje ortodoksyjne, no Iran również. I nigdy, nigdzie nie spotkaliśmy się z żadnymi objawami wrogości i tak dalej. Cały czas zawsze była sympatia i pomoc w każdym celu. Także tutaj trzeba też to podziękować. Mr. Setarek, please find a special diploma for you, for your work and for your memory of your work. Moment, ja dlatego, bo tutaj jest napis i po polsku, i po angielsku, i również po persku.
Także no, też jest taka, że w podziękowaniu za utrwalanie pamięci o przyjacielskich relacjach między polskimi agrolotnikami a mieszkańcami Iranu. Uczestnicy 5. Zjazdu Agrolotników Polskich. Ale to jest również po persku. A to mniej więcej wygląda tak. Bo Sarkor honume setoreje samowi. Bose pose farovoni ashef seyede revolbete dustonoje lech halabone zero ate lachestani vamardone azise iron. Pachmidam kope. No i jeszcze oczywiście zgodnie z naszym tradycyjnym zwyczajem. No bo ja wiem, co tam w środku jest. To jest album o Polsce, o tysiącletniej historii Polski. This is about the 1000 year of history of Poland. But we know that Iran have more than 2000 year history. No, but I think that you can teach about Polish culture and country. Ale pan Marek też coś musi dostać za to wszystko, co zrobił tutaj. Więc kupiliśmy mu przewodnik po Iranie. Bo on po świecie już jeździł, ale w Iranie jeszcze chyba nie był. A to jest naprawdę bardzo przyjazny kraj. Także warto tam zobaczyć i może się zobaczą. Mr. Tarek, maybe you can tell something. How it was in Iran? What do you remember from your first meeting of Mr. Wojtek? Bo pan Wojtek no, w tym czasie był, może pamięta coś tam, jak to było z tego spotkania. Kiedy go rodzice zaprosili i dlaczego do kraju? Why your parents invite Wojtek to your home? Good evening, ladies and gentlemen. I'm really pleased to be here and I cannot put it into words. I'm happy as a young filmmaker to be among you, which I found you as pilots, those who are also following their dreams, choosing. Yeah. Dzień dobry, Marek Skuto. Ja będę tłumaczył z angielskiego na polski, więc Sitarek mówi, że dziękuję bardzo za zaproszenie i że podziwia pilotów, jak bardzo dążą za swoimi marzeniami, wykonując swoją pracę. What I can say was a deep desire to follow a memory that I had from my childhood. It was when I was living in Budapest last March. I to było w marcu zeszłego roku, kiedy z dalszych zakątków jej pamięci pojawiło się wspomnienie o właśnie locie, który odbyła Antonowa. So yeah, I'm studying my master degrees now in Europe and I was supposed to make a movie that is about hope. Teraz studiuję na Uniwersytecie Filmowym i jednym z projektów, który miała wykonać, było wykonanie filmu o nadziei. So I was talking to a friend and I don't know why, I really don't know why that this memory after 26 years passed by my brain. It was, and I don't believe that it was a coincidence. There should be a certain reason that I remember this memory. I nie wydaje się, że to był przypadek, że po aż 26 latach to wspomnienie pojawiło jej się w umyśle. So, yeah, and then I just called my family, which you hear their voice in the beginning of the film, that do you remember this Polish pilot who came to our house, and of course we all remembered. I tak jak na początku filmu było powiedziane, kiedy przeprowadzała wywiady ze swoimi członkami rodziny, czy pamiętają tą sytuację, czy tego pilota pamięta?
So we only remembered that his name was Wojtek. We didn't remember his family name at all. Even the year that he visited, we didn't remember. And my dad remembered that he had a house with 4 bedrooms. So that's all we could remember. His first name and nothing more. Yeah. Jedyne, o czym pamiętali, to to, że pilot miał na imię Wojtek i to, o czym pewnie mój tato cały czas opowiadał, to to, że wybudował dom z 4 sypialniami. So, yeah, and that's how I started the journey. So then I found Mr. Piotr Wojtkowski. Then to the other friends that you don't see in this film, it's going to be a long film. That you will see, it took me 2 months and a half to find Wojtek and his family. I został namierzony Piotr Wojciechowski, dzięki któremu znaleziono mnie, między innymi. Ten film powstał 2,5 miesiąca. 2 months and a half. Przepraszam, to były 2,5 miesiąca, żeby mnie znaleźć. No to dziękujemy w takim razie jeszcze raz. Naprawdę było to dla nas duże przeżycie. I myślę, że może jeszcze kiedyś znowu. Także dziękujemy. To jest nas. Tyle już padło pięknych słów i wzruszających słów gratulacji, uznania i życzeń. Ale myślę, że na sali są jeszcze goście, którzy chcieliby zabrać głos. Zapraszam. Przed Państwem pani poseł Krystyna Skowrońska. Dobry wieczór Państwu i obiecuję, że nie będę długo mówić, bo dostałam 2 minuty, jak zapraszano mnie. A zatem chciałabym bardzo serdecznie podziękować za to zaproszenie. Dzisiaj czuję się wśród Państwa jak w rodzinie i Państwo pewno również, wspominając Twoje bazy, wspominając wspólnie przebyty czas, bo wtedy podczas pracy w bazach piloci, mechanicy, wszyscy, którzy mieszkali i byli czy w kraju, czy za granicą, czuli się jak rodzina i rozmawiali ze sobą, a przyjaźnie pozostały do dzisiaj. Jestem pod ogromnym wrażeniem, a znam niektóre opowiadania od przyjaciół, ale i od rodziny, bo w Państwa rodzinie miałam, akurat tak się zdarzyło, osoby bliskie. W Mielcu, w którym wybudowano około 18 tysięcy samolotów, w Mielcu szczególnym, gdzie prawie każda rodzina pracowała w lotnictwie, to agrolotnictwo i dzisiejsze spotkanie, 5. Zjazd Agrolotników, jest na pewno bardzo ważnym wydarzeniem. Tego, że Państwo wspominacie, jak było, ale i planujecie również dalszą swoją działalność, można powiedzieć, że jest to ważne spotkanie. I to koleżeńskie, przyjacielskie, ale jak powiedział pan dyrektor Nasiłowski, również biznesowe. Czego Państwu, jak jechaliście na bazy, wasze rodziny życzyły, żebyście bezpiecznie wrócili do domu. Żeby było tyle samo startów, ile lądowań. I zawsze czekali na list od państwa i na telefon. Te 45 lat, czy 50 lat granicznych pracy Zakładu Usług Agrolotniczych to szmat czasu. I to dlatego te wspomnienia są takie miłe. Chciałabym Państwu pogratulować, bo w czasie Państwa pracy realizowaliście swoje marzenia, ale byliście w pracy. Na okrągło. 24 godziny. A zatem dzisiaj ta druga część będzie pewnie poświęcona więcej przyjaźniom. W Mielcu, który kocha lotników, jesteście Państwo przyjmowani z najwyższymi honorami. I na pewno i dzisiejszy dzień, i jutrzejszy będą dla Państwa takim miłym wspomnieniem z Mielca. Na ręce organizatorów, w sposób szczególny pana Józefa Roguza i pana Kazimierza Szaniawskiego,
pana Szaniowskiego to uczyłam się, jak wygląda Iryda i dlaczego Irydy programu nie zrealizowano niestety. Ale te rzeczy ważne, aby pozostały w państwa wspomnieniach, a organizatorom udało się na miarę możliwości państwa jak najserdeczniej przyjąć. W sprawie podniesionych dwóch tematów, bo dzisiaj to tylko uroczystość, ale tego, o czym mówił pan dyrektor Lasów Państwowych, o czym mówił pan dyrektor Nasiłowski. Na pewno ta realizacja tego zadania jest możliwa. Lasy Państwowe przecież mają największy budżet. Trzeba po prostu tylko porozmawiać i tego życzę. Wszystkim firmom lotniczym, które biorą udział, to aby państwa marzenia, plany, portfele zamówień były pełne, abyście państwo mogli realizować. Państwu lotnikom, całej rodzinie lotniczej, tej agrolotniczej szczególnie, która dzisiaj świętuje, wszystkiego najlepszego. Te odznaczenia i wyróżnienia to dowód uznania dla państwa pracy. Gratuluję odznaczeń państwowych i tych wyróżnień. I czego państwu życzę? Żeby te najlepsze, najwartościowsze wspomnienia wśród państwa pozostały. Bo dzisiaj będziecie o tym rozmawiać, ale na pewno każdorazowo kolejne pokolenia młodych ludzi z pasją zarażacie tym, co robiliście w życiu. I myślę, że te marzenia o lataniu, o pracy w powietrzu na pewno w państwu zostaną na długie lata. Życzę tym, którzy z pasją realizowali się w życiu zawodowym, wszystkiego najlepszego i jeszcze lepszej drugiej części spotkania. Na ręce pana Józefa Roguza i Kazimierza Szaniowskiego pozwolę sobie złożyć list gratulacyjny, bo to ludzie z pasją, którzy zarażają wszystkich lataniem, miłością do latania, ale i pamięcią o tych, z którymi wcześniej pracowali. Wszystkiego najlepszego. Przed państwem starosta powiatu mieleckiego. W wcześniejszych przemówieniach, co niektórym z państwa oczko łza w oczku się kręciła. To lata, kiedyście byli razem, dziś przyszedł czas, kiedy spotykacie się na terenie naszego powiatu. Jesteśmy bardzo z tego dumni i cieszymy się, że do takiego czegoś doszło. A doszło to poprzez te osoby, które były wymieniane. Pan Rogus, pan Szaniawski. To oni właśnie deptali ścieżki, żeby to wszystko wyszło. Oni przeżywali, żeby to wszystko było dobrze. Patrzyłem po ich twarzach, kiedy rozpoczynała się ta uroczystość, wychodził im pot na czoło. W tej chwili myślę, że jest tylko uśmiech i radość z tego, że dziś macie to święto u was w Mielcu. Szanowni panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję. Bardzo dużo słów tutaj padło, współpracy. Jak się rozwijało zło, jak lotnicy pracowali, w jakich krajach żeście pracowali. Większość z państwa jest tutaj emerytów. Cieszę się, że jeszcze możecie być z nami, że cieszycie się razem z nami. Myślę, że agrolotnictwo będzie się rozwijało, bo to jest naprawdę potrzebne. Lasy Państwowe, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej będzie was wspierał i tego państwu życzę. Żeby nie przedłużać, życzę wam naprawdę wszystkiego najlepszego, dobrego pobytu na terenie naszego powiatu, na terenie miasta. No i drzwi zawsze do powiatu i do miasta, myślę, że w imieniu prezydenta, zresztą mówię, są otwarte. Czujcie się dobrze, a jak macie czas, to zostańcie jeszcze tutaj. Wszystkiego dobrego, miłego spędzenia czasu i dobrych obrad na piątym zjeździe agrolotników. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Szanowni państwo, ja chciałabym króciutki fragment dosłownie odczytać listu wystosowanego przez pana europosła Tomasza Porębę na dzisiejszą okoliczność. Chciałbym pogratulować państwu znakomitej inicjatywy integrującej społeczność lotniczą i mielecką oraz promującej nasz region na arenie ogólnopolskiej. Jest niezwykle istotnym, abyśmy wspólnie propagowali te wartości, te inicjatywy mające miejsce na przestrzeni dziejów, z których jako mieszkańcy ziemi mieleckiej możemy być dumni.
Jeszcze raz chciałbym Państwu serdecznie podziękować za zaproszenie na 5. Zjazd Ogrodników w Mielcu. Jednocześnie chciałbym życzyć, żebyśmy mogli w kolejnych latach spotykać się, dzieląc się jednocześnie lotniczymi pasjami. Podpisał Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję. A te piękne życzenia przekazała szefowa biura posła, naszego europosła, pani Joanna Duszkiewicz. Czy jest jeszcze ktoś? Wydaje mi się, że... Nie, nie powiem, że zostały wyczerpane życzenia, gratulacje i uznanie. Tego nigdy dość. Ale proszę Państwa, po tej wspaniałej imprezie, po tylu ważkich momentach, z których wynieśliśmy wiele historii, wiele wspomnień, czas na bardzo miły akcent, który będzie wieńczył i kończył dzisiejszy 5. Zjazd Agrolotniczych, ale kończył tu w sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury. Bo tym dopełnieniem całości dzisiejszego zlotu będzie występ zespołu pieśni i tańca Rzeszowiacy. A od dnia obchodów 65. rocznicy powstania, to jest od 3 tygodni, zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy imienia Janusza Mejzy. Zespół świętujący niedawno swój żelazny 65. jubileusz. Jest także jak Samorządowe Centrum Kultury, dawniej Robotnicze Centrum Kultury, nierozerwalną częścią naszego miasta i fabryki ówczesnej wytwórni sprzętu komunikacyjnego. Zobaczymy w ich wykonaniu tańce i pieśni ludowe ze szczególnym ukazaniem piękna Rzeszowszczyzny. Choreografem zespołu jest pan Mariusz Bożek, chórmistrzem Maciej Fijałkowski, kapelmistrzem Sławomir Stan, a kierownictwo nad całym zespołem sprawuje Bartosz Kramarz. Przed państwem w suicie tańców z rzeszowskich, przeworskich, zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy imienia Janusza Mejzy.
Thank you.
Dziękujemy zespołowi pieśni i tańca Rzeszowiacy imienia Janusza Mejzy za ten kolorowy, barwny i jakże żywiołowy finał piątego zjazdu agrolotników. Jak już wspomniałam, zespół ze swoimi osiągnięciami, z tym 65-letnim okresem bardzo aktywnej działalności i rozwoju w kraju i za granicą, jest nierozerwalnie związany z osiągnięciami lotniczymi i agrolotniczymi Mielca. Dlatego też przy tak wspaniałej okazji, jaką jest dzisiejszy tegoroczny piąty zjazd agrolotników, nie sposób również ich nagrodzić. Zapraszam na środek twórców sukcesu zespołu. Choreografa zespołu Mariusza Bożka. Burmistrza Maćka Fijałkowskiego. Członek orkiestry również. Kapelmistrza Sławomira Stana. Również zza pulpitu się nam wyłoni. I opiekuna, kierownika zespołu Bartosza Kramarza. A ja wobec tego w imieniu całego zjazdu, w całej społeczności agrolotniczej, do już tej pozamieleckiej nawet, no bo właściwie takie uświetnienie tego naszego zjazdu, no trudno sobie było wyobrazić. Ja przepraszam, ale też się trochę wzruszyłem, bo chciałem zaprosić też pana profesora Robińskiego tutaj, jeżeli jeszcze jest tutaj gdzieś, bardzo proszę. Bo po prostu tak się składa, że właśnie profesor Robiński i ja byliśmy również członkami zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej, który obchodził kilka lat temu 65-lecie istnienia. Także właśnie te prawie no, ponad 50 lat. Pozwólcie najpierw państwo, że wręczę kierownictwu zespołu taką wspaniałą tablicę pamiątkową. Panie, panowie, szanowny zespole, pozwólcie, że w imieniu przewodniczącego Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej i Rady Zespołu życzyć wam jak najlepszej, jak najwspanialszej dalszej działalności. 65 lat to bardzo długi okres czasu, ale dalej czyńcie to. A ode mnie taka uwaga, że to, co się kocha, taniec, piosenka, muzykę, róbcie dalej. Zaznaczam tylko, że to jest choroba nieuleczalna. Tak samo jak ci wszyscy, którzy was słuchają, chorują na lotnictwo, co jest nieuleczalne, ale my się w tym bardzo dobrze czujemy. A ja jeszcze dodam. Tę suitę, znaczy nie w tym układzie, rzeszowską, też tańczyłem i tę polkę przez nogę. No właśnie chciałem to dodać, że suita rzeszowska to był popisowy taniec też naszego tego zespołu. Ale tu jeszcze a propos 65-lecia, to tam były również, występują grupy tak zwanych old boyów, którzy równolegle z zespołem tych młodych studentów również występują ze swoimi, jeszcze pamiętają jak to się tańczyło i wcale źle im nie wychodzi. I właśnie profesor Rowiński też w takich grupach uczestniczył cały czas. A jeszcze też dodam, że 65-lecie zespołu no kilka lat temu było, prowadził właśnie on scenę. I jeszcze chciałbym też wręczyć kierownictwu zespołu na pamiątkę tego naszego zjazdu, tą książkę zespołową, która mówi o tych różnych tam wydarzeniach agrolotniczych w całym świecie.
No i zbliżamy się już do końca już całych naszych uroczystości. Ja chciałbym teraz podziękować pani Marii Orłowskiej za pomoc, prowadzenie tej całej wspaniałej uroczystości. Także jej fachowość, prawda, no to dodała na pewno dużo no po prostu fachowości w tej. Ja to taki amator trochę jestem, ale już pani Maria to robiła fachowo. Także dziękujemy bardzo zespołowi za wspaniały występ. Natomiast również no, muszę też i podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego zjazdu, do tego całej uroczystości. Przede wszystkim władzom województwa, samorządowi województwa, to już nie będę miał stanowisk, bo już powitaliśmy, ale miasta przede wszystkim również i zarówno starostwo, jak i szczególnie miasto Mielec bardzo dużo pomogło, nie tylko wsparło organizacji, ale również i finansowo, bo co tu można mówić, prawda? Bez wsparcia nie byłoby zjazdu. Dziękujemy sponsorom. Wykaz sponsorów wisi tam też na korytarzach i w hotelach, zakładowi PZL Mielec szczególnie, no bo największy zakład w strefie. No i trudno wymienić wszystkich, nawet osoby prywatne też po prostu składały się na te nasze wszystkie tutaj no, potrzeby. Dziękuję również całemu komitetowi organizacyjnemu, no już w osobach, którzy tutaj byli wymieniali, czyli pan Józef Rozgów-Strzeniawski szczególnie, prawda, którzy walczyli o te wszystkie środki. No również pan Jerzy Krupa, no to jak już było wymieniane, to jest cała podstawa tej całej buchalterii naszej organizacji. Również pan Adamski Władysław, pan Wit Błaszczak, którzy wspomagali nas w innych dziedzinach. No był po prostu obowiązków, każdy robił swoje. Również oczywiście teraz pracę recepcji, pan Stefan Wecker, który już któryś tam z kolei zjazd obsługuje, ale już wie jak to robić, nie trzeba mu przypominać. Pani Rowińska, Grażyna i tak dalej, to jest grupa po prostu, którzy ciągle robili, pan Muraszko. No ja już trudno mi tu wymienić wszystkich, bo po prostu to są wolontariusze, którzy przychodzą, co tu robić, co tam przestawić i tak dalej. I zawsze można na nich liczyć. Także dziękuję bardzo wszystkim. Przepraszam, jak coś tam wyszło nie tak, no ale to normalne. A ja już chyba zaproszę wszystkich bardzo gorąco do może mniej oficjalnego świętowania w dalszym ciągu 5. Zjazdu Agrolotników. A dla jeszcze sprawy organizacyjne, bo ja to zwykle też tak trochę technicznie. Teraz autobusami dojedziemy z powrotem do Ateny, gdzie odbędzie się bankiet. Po bankiecie również autobusami dostaniecie państwo odwiezieni do hoteli, tych, co oczywiście nie mieszkają w Atenie. Następnego dnia około godziny 10:00 po wymeldowaniu się z hoteli jeździmy wszyscy tymi pojazdami, jak przyjechaliśmy do Mielca. Autobusy z Warszawy i Świdnika dostaną przewodników, z którymi przejadą przez samolot Łoś i strefę na drugą stronę lotniska do pana Grzegorza Walczaka, do WUL-u. Tam będziemy dalej się spotykać, zobaczymy jaka jest ich w tej chwili ta siedziba i tam jeszcze dalszy ciąg koleżeńskich spotkań. I gdzieś do godziny 15:00 powinniśmy zacząć już wracać do domów. Także na tym dziękuję. Teraz spokojnie państwa zapraszam do odjazdów. Autobusy będą jeździć sukcesywnie, aż wszystkich rozwiozą. Dziękuję państwu. Do następnego razu.